Cześć, siemanko, z tej strony AgroX Wojtas. Dzisiaj rozwozimy nawóz z dość innym rozsiewaczem. Wyjdę, pokażę wam. Jest to motyl. Był jeden motyl już na kanale w rozsiewaniu nawozów na ozimki. Bardzo dobrze pamiętany mi film, mój pierwszy film. No i oddałem go, ponieważ sypał na jedną stronę. To było jego wadą, ale ten już taki nie jest. Już jechałem nim, sypię na dwie strony. Na tą bardziej, na tą mniej, dlatego ta idzie przy granicy. Tak samo w drugą stronę będzie bardziej dosypany środek. Jeszcze tamto pole, to wszystko dzisiaj muszę zasiać przężytem. I to jeszcze zwałować, tu jest wałowane już lekko, bo byłem w niedzielę wtedy, kiedy było wałowanie. Dzisiaj jest poniedziałek. Wtedy, kiedy było wałowanie po pszenicy, byłem tu też, ponieważ musiałem zebrać łęciny, które były po tej stronie, bo po prostu bym się wkurzał. Chciałem tego uniknąć. No to tak zrobiłem. Szybko mi to poszło, bez żadnych wkurzania się. Wziąłem sobie widły, podrzucałem wszystko na granicę. No a teraz bez zbędnego przedłużania włączamy hebel. Dajemy lekko gazu. Wciskamy przycisk i jedziemy. Pierw muszę poczekać lekko, aż rozrusznik przeruszy to wszystko oraz koło zamachowe. No i tak robimy sobie na dwójce polowej we Władku. Tam są dość gorsze ziemie.
taki mały poprzednik, jak to zrobiłem.
widzimy się już na sianiu, więc na razie. Cześć, siemanko. Wracamy do starej obudowy. Siejemy pszenżyto. Objechałem już sobie dwa kółka, zaczynam trzecie. No już trochę mało jest tego, no ale siejemy do końca. Trzeba to pole obsiać, jeszcze potem będzie tamto przy stodole, no ale to muszę poczekać, bo będzie trzeba więcej ściągnąć z góry pszenżyta. Ponieważ niezaprawiane, suche pszenżyto. Nie ma czasu, jedziemy.
Cześć siemano. Witam w kolejnej części. Mamy posiane pierwsze pole. Zjechałem ciągnikiem 60. 60 stoi, bo jeszcze jest drugie pole do zasiania, ale teraz z tego, że jest przerwa chwilowa, no to wałujemy już. Drugie kółko robię, nie przedłużam, jedziemy. Wygodniej.
zaczynałem, tak i kończę. Przy słupie. Widzimy się w sumie w następnej części, bo teraz będą siewy po tym. Więc widzimy się.
Jesteśmy już po wałowaniu, po przeżycie. Zostało już wszystko zawałowane. Widzimy się w sumie drugiego dnia, ponieważ w pierwszym nie skończyłem, ponieważ no naszła rosa i całe wały się obkleiły. No ale dzisiaj skończyłem, żyto już posiane. Nie będę wam mówił jeszcze czym. Jeszcze mam wałowanie po życie. No ale to dopiero zrobię jutro, czyli w środę 19 października. Nie, 18. 19 to jest czwartek. No i nie będę przedłużał, żegnamy się. Na razie, cześć.